też Ty nie ukrywałaś pewnych rzeczy, na przykład, co mi bardzo zaimponowało. Byłaś gwiazdą, która publicznie poinformowała, zrobiłam sobie nos. Miałam taki kompleks, zrobiłam sobie nos i wara. Tak naprawdę tylko sobie zwęziłam sam czubek, więc to był w ogóle śmieszny zabieg, który urósł nagle do historii, którą się właśnie opowiada wszędzie i jeszcze właściwie jest to dodawane do zbioru operacji plastycznych rzekomych, które sobie robiłam. Jest jedna dziennikarka, która twierdzi nawet, że ja bez makijażu nie wychodzę na miasto, bo mam blizny. Jest głupota, jak to powiedział Einstein, wszechświat i głupota ludzka nie mają granic. Z tym, że co do wszechświata to nie jest takie pewne. Ba, nawet wolałam ja o tym powiedzieć, no niż żeby mi ktoś zarzucił, że to zrobiłam, a ja miała się wypierać. Niech robią to inni, ja mam to gdzieś. Ale to było bardzo fajne w stronę Twoich fanów, też to, że byłaś taka autentyczna, wiesz? Moim zdaniem to zrobiło Ci bardzo dobrze. I naprawdę dzisiaj mało kto się przyznaje do takich, w sumie, tak jak powiedziałaś, małych zabiegów, bo jakby Twoja uroda się nie zmieniła przez to, ale to było bardzo fajne. Zmieniła się przez co innego, przez Hashimoto, na które choruję już od paru lat. Ale ja się nie muszę nikomu tłumaczyć, tak? Z tego, że moja twarz wygląda inaczej, no, dlatego że Hashimoto powoduje brak retencji wody w organizmie, obrzęki, wiesz, no, niech se gadają co chcą. Ja naprawdę czuję się wolna od oczekiwań innych i od ich opinii. Kaja, Ty nie chciałaś nigdy jechać na Eurowizję? Nie. Czemu? Bo ja jestem z tego pokolenia, które uważało Eurowizję za Złoty Nocnik. Nie chciałam brać udziału w Złotym Nocniku. Ale dostawałaś propozycję wyjazdu na Eurowizję? Dostawałam. I naprawdę się nie skusiłaś? Nie. Tak samo jak dostaję propozycję do Tańca z Gwiazdami, też się nie zgadzam, bo wokaliści z reguły śpiewają. Ale Ty się czujesz częścią show biznesu dzisiaj? Ty mnie na ściance nie oświadczysz, jeżeli mnie do tego nie zmuszą, a też na tych imprezach nie bywam po prostu, bo mnie jest tak, żeby sobie kupić szampana do domu i zjeść dobrze. Ja nie muszę chodzić na bankiety. No i masz ten komfort, że możesz utrzymać się z muzyki, nie każdy artysta go ma. Rzeczywiście mam o tyle dobrze, że się nie martwię o jutro. No właśnie, masz ten komfort. Ale ja nie mam domu w Saint-Tropez, wiesz. Jeszcze. Po prostu to nie są tego rzędu sytuacje. Pewnie, że fajnie się nie martwić o to jutro i obgryzać paznokci, chociaż, no wiesz, no, ja utrzymuję wielki dom, no mam na co te pieniądze wydać, tak? I mówi się, że każdy ma te swoje 5 minut. Ja jestem naprawdę wdzięczna bardzo, że ja mam 15. Ale ja nie wiem, czy to będzie pół godziny. Ja nie wiem, czy za moment w ogóle nie będę miała jakiegoś szalonego pomysłu na siebie i w ogóle na przykład postanowienie śpiewać. Jaką piosenkę fani każą Ci najczęściej śpiewać teraz podczas trasy? Zgadnij. No powiedz. Prawy do lewego? No to zawsze po prostu. Ktoś już chciałam brzydko powiedzieć. Widzę, że już mam bardzo dosyć tej piosenki. Gdyby nie to, że mam taki cudowny zespół, to by mi się chyba już nie podobało. Naprawdę uważam, że mam mnóstwo ciekawszych, fajniejszych piosenek niż tylko Testosteron i na ogół jak się zbliża Sylwester, to dostaję po prostu kociej mordy, bo wiem, że jeżeli będzie to Sylwester telewizyjny, zaśpiewam tylko 2 piosenki, Testosteron na przykład i nie wiem co, Prawe do lewego, no po prostu naprawdę można się pochorować. Jak ludzie mają znać moje inne piosenki, jeżeli rzeczywiście cały czas się im wsadza łopatą ciągle to samo. A śpiewałaś kiedyś z playbacku? Chyba jakieś 2 razy, bo po prostu nie było innej technicznej możliwości. Ale jest to obrzydliwe. Obrzydliwe, ponieważ czujesz się jak kretyn, jak małpa w zoo. I ja takiego kitu nie chcę wciskać. A wierzysz jeszcze, Kaja, powiedz szczerze, jak kobieta kobiecie, że spotkasz miłość życia na swojej drodze? A skąd wiesz, że już nie spotkałam? A spotkałaś? Nic nie powiem. Nie, wiesz, bo życzę Ci tego, bo dużo smutku jest w tych Twoich piosenkach i chyba dzięki temu my, kobiety, tak bardzo się z nimi utożsamiamy. Ale wiesz, jaka jestem wesoła? Ja potrafię się ze wszystkiego śmiać, nawet niewesołych rzeczy. Potrafię to obrócić, wiesz, w żart. Jednak artystycznie spełniam się w dołach. Cierpiąc. Cierpiąc. Łatwiej jest mi nazwać ból, niż wyrazić radość. Myślę, że bardzo dopieścisz swoją duchowość, lecąc teraz na Bali. No myślę, że fajna przygoda. No Bali to... Jeszcze tam nie byłam. Jest ponoć przepięknie. Ale co najważniejsze, po raz kolejny mam szansę jechać w świat z moją muzyką. I zawsze o tym marzyłam. Szczególnie właśnie ten projekt Trans Oriental Orchestra otworzył nam wiele możliwości. Występowałam naprawdę w fajnych miejscach już. I to, że Ciebie nie znają i że przychodzą tak ufnie na Ciebie, nie mając żadnego wyobrażenia na Twój temat. To jest fajne, bo nie muszę się zmagać z moją legendą, tylko po prostu mieć fan. Kaja, jesteś legendą. No dlatego, Jezus, I'm a legend. I dlatego bardzo się cieszę, że się dzisiaj spotkałyśmy. Dziękuję, ja również. Dziękuję bardzo.